knockout Bielany Warszawa. Sebastian Koczorowski! Tym razem w Formule K1, czyli knockout Bielany, Sebastian Kaczorowski kontra Palestra Warszawa i Kamil Szmel. Kamil Szmel, który tak naprawdę debiutuje w ogóle, jeżeli chodzi o sporty walki. No debiut, przeżycie ogromne, ja swój pamiętam, a ty? I od razu w K1. No dokładnie, obydwaj w K1, natomiast tutaj zobaczymy, jak tak naprawdę ta presja debiutu będzie spoczywać na Kamilu Szmelu. Widzimy obydwaj bardzo atletyczni, szczególnie zawodnik Łukasza Roli, naprawdę góra mięśni, można powiedzieć. Ja pamiętam swój pierwszy amatorski debiut, to była Palestra Warszawa. Ale teraz backfist! No tutaj może powstrzymajmy się ze wspominaniem tych debiutów, bo naprawdę sporo się dzieje w tej pierwszej rundzie. Tu już panowie walczą w skarpetach, są to pełne zasady K1 Pro-Am. No zobaczmy, obydwaj walczą z klasycznej pozycji, czyli lewa noga z przodu. No tutaj warto też opowiedzieć, że Sebastian Kaczorowski to jest właściciel pizzerii tak naprawdę. On prowadzi swoją pizzerię w Błoniu. Powiedział, że jeżeli wygra, to zaprosi wszystkich oczywiście na pizzę. No ale nie powiedział, czy będziemy mieli zniżkę, czy nie, ale być może taką deklarację uda się od niego uzyskać po walce. Już, dokładnie, zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Jak na razie zawodnik nokautu spokojnie bada swojego rywala i mocny, potężny low kick w wykonaniu zawodnika z niebieskiego narożnika. Tak, tutaj widać, że zawodnicy dużo więcej low kicków używają niż tych ciosów bokserskich. Ale teraz lewy krzyżowy! No już ugięły się chwilę nogi. Na potwierdzenia moich słów. Dokładnie, tutaj przede wszystkim kopnięcia, ale też mocne ciosy. Widać, że nastawił się na to zawodnik z czerwonego narżnika, Sebastian Kaczorowski. Ale teraz świetne, wysokie kopnięcie Kamila Szmela. No oczywiście nie można trzymać w Formule K1. Tak.
No tutaj może nieco brakuje tej umiejętności technicznych, ale emocji na pewno nam nie zabrakło w tym pierwszym pojedynku po przerwie, po występie zespołu Miglans. Oczywiście widać, jeszcze tych występów będziemy trochę mieli. Tak, widać, że to jest dobra, żywa walka, tak więc ciekawe, jak ona będzie dalej przebiegała. No na pewno będzie, zobaczymy, czy równie emocjonująca, bo przecież Kamil Szmel teraz widoczny na naszych ekranach. No zawodnik, który debiutuje, tak naprawdę jest to dla niego pierwszy pojedynek, reprezentant Palestry Warszawa. No niestety nie ma w narożniku Łukasza Roli, słynnego trenera, założyciela tego klubu, trenera kadry polskich kickboxingu. Ale jest naprzeciw niego mimo wszystko rywal, czyli Sebastian Kaczorowski. No to widzimy, 31 lat, nieco niższy. No tutaj doświadczenie podobne, no bo tak naprawdę debiutant i jedna walka, to tak naprawdę na tym samym poziomie są ci zawodnicy. Tak, tak, ale widzę tutaj u Sebastiana, nie, przepraszam, u Kamila Szmela, po jego sylwetce nie powiedziałbym, że to jest jego pierwsza walka. No być może wcześniej walczył w Formule M, no nimi się nie pochwalił, powiedział mi, że debiutuje, także no zobaczmy, runda druga, przypomnijmy tego, Kaczorowski, niebieskie spodenki, Szmele w spodenkach czarno-czerwonych, aj teraz ten lewy sierpowy musnął po brodzie, no panowie tutaj, tu chyba knockout wisi naprawdę w powietrzu. Nie będą się oszczędzać, to widać. A to nam może tylko sugerować, że będą kolejne emocje w tej walce. No jak na razie mamy trochę nieczystych technik, trafiony w krocze zawodnik knockoutu. Warszawa będzie miał oczywiście chwilę na dojście do siebie, ale widać, że tej chwili nie potrzebuje. No to jest prawdziwy fighter, on po prostu wyszedł tu, żeby walczyć, no i żadna taka drobna, że tak powiem, niedyspozycja go nie przyhamuje. Teraz dobrze zaczął trafiać sierpami Kamil Szmel. Bardzo dobre sierpy, właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo dobre sierpy, a u zawodnika z czerwonego narożnika było widać, że jest nisko opuszczona ta prawa ręka. No teraz odkleił się nam ten ochraniacz, napisz, że Kamila Szmela. Będzie chwila na to, żeby go poprawić, tam corner menu, muszą te taśmy znów... I chwila po to, żeby odpocząć. Przyczepić, dokładnie, chwila po to, żeby odpocząć, chociaż tego powietrza w Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji coraz mniej. I wracamy teraz prawym krzyżowym, próbował zaatakować, ale mocne teraz ciosy sierpowe, no naprawdę sporo się nie dzieje, oszczędzają aż się nie zdąży nawet tego komentować. Nie oszczędzają się zawodnicy, widać, że to bardzo emocjonująca walka jest. Teraz mocno ruszył do przodu Kaczorowski. Aj, te piekielny, mocny low kick w wykonaniu Kamila Szmela. Nie wiem, jak to jest w K1, ale jeśli chodzi o boks, to tutaj mógłbym się przyczepić do tego, że jeden i drugi zawodnik już nie mają siły, żeby trzymać ręce. No dokładnie, ale w boksie tam wiesz dobrze, że też to się zdarza, że te ręce gdzieś uciekają do dołu. No, że to są debiutanci, więc tutaj nie spodziewajmy się, że oni będą walczyć 12 rund jak Floyd Mayweather. No. Ja tylko wywołuję błędy, patrzę na błędy. No dokładnie, trzeba wywołać błędy, no i poprawa tych błędów zmusza nas oczywiście do ciągłego rozwoju, do ciągłego pójścia do przodu, ale tutaj do przodu idzie i jeden i drugi, nie oszczędzają się naprawdę, postanowili zrobić wojnę i to wojnę mamy. Tak. No, widzimy teraz, zamknął w narożniku Kamil Szmel. Zamknął w narożniku, ale już za chwilę wypuścił swojego rywala. Tak. Widać, to będzie zawodnicy przez to, że trzymają tak. O, tutaj bardzo ładny low kick. Ale wcześniej koniec rundy drugiej. No naprawdę, sporo się dzieje. Z czerwonego narożnika było widać zawodnika, bardzo ładny low kick. No widać, powoli uginały się te nogi, ta wykroczna noga Kamila Szmela pod zawodnikiem Palestry Warszawa. No, sporo tak naprawdę sił kosztowała go ta runda, to przyjmowanie tych kopnięć. No zobaczymy, jak sędziowie to ocenią, no i przede wszystkim jak oceni to rywal, czy będzie dalej bazował właśnie ten pan widoczny na naszych ekranach, Sebastian Kaczorowski. Tak, ale widać, że Sebastian Kaczorowski bardzo słabo oddycha. Czyżby się jakieś zwątpienie wkradło w jego oczy, natomiast tutaj widzimy Kamila Szmela. Widać, że troszeczkę pluje krwią, ale to jest normalny widok. Miejmy nadzieję, że to nie jest żaden krwotok wewnętrzny. I zaczyna się runda trzecia. O, widzimy bardzo ładny low kick. No to już trzecia runda, więc trochę tego tlenu panowie dotankowali, więc początek powinien być naprawdę ognisty. Aj, backfist, biegły prawy krzyżowy!
Ostatnia runda, zawodnicy chyba zostawili nam najlepsze na koniec. No zobaczmy, czy będą w stanie utrzymać to tempo, tą siłę ciosów. Wciąż poluje na te nogi. Kaczorowski widzi, że rywala boli. Widzi, że to jest szansa na zwycięstwo. Teraz trafił jeszcze prawym zawodnik z warszawski Bielan. Piękne kolano na korpus. Ale chyba to kolano, z tego co widziałem, przyblokował Sebastian Kaczorowski. Nie, nie przyblokował? Nie, Sebastian Kaczorowski to ten, który to kolano wyprowadził, więc tutaj nie było żadnego bloku. Pięknie trafił na korpus, ale widzimy tutaj naprawdę już ostatkiem sił. Próbuje jeszcze walczyć, próbuje rywalizować. Kamil Szmel, no zrywa się doping warszawskiej Palestry. No to jest klub, który znany jest z tego, że jeżdżą za swoimi. I słyszymy tutaj, zwłaszcza za nami, naprawdę ogłuszający doping. Tak, widać, że ta walka na trybunach. Oj, chyba to już będzie emocji. Koniec, no naprawdę już słania się na linach, nawet nie pływa w ringu, a gdzieś próbuje, no chyba będzie koniec, chyba już nie będzie walki, zobaczmy, nie podda się jeszcze nie. Kamil Szmel, no on już nie ma czym oddychać, tak naprawdę to, aj, to pokazuje serce do walki, dokazuje serce do walki, bardzo ładnie, ale kto by przypuszczał, pierwszą rundę naprawdę Sebastian Kaczorowski bardzo ładnie zaczął, ale im dalej w las, no widać, że teraz to jest jego pierwsza walka, bo nie ma doświadczenia, tak? No dokładnie, Kaczorowski drugi pojedynek, Szmele dopiero pierwszy, więc no zobaczmy, tutaj już panowie walczą tak naprawdę wszystkim, co mają. No sądzę, że jeden i drugi będzie potrzebował solidnej regeneracji po tej walce. Tak, sauna, masaże chyba będą grane. No dokładnie, ale jeszcze zanim będą grane sauny, masaże, to jeszcze dokończmy ten niezwykle ekscytujący pojedynek w kategorii 91 kg. Tak, ale jest piękny podwrótkowy, aż ta krew popłynęła gdzieś po ringu. I koniec rundy trzeciej. No co to była za runda, naprawdę tak, fenomenalnie. Wielkie brawa dla jednego i drugiego. Widać, że publiczności w Wyszkowie podobała się ta walka. Widzimy, ciężko oddycha jeden i drugi, ale chyba bardziej, słabiej oddycha Sebastian Kaczorowski. I mamy puchary, już dziewczyny mają puchary, proszę Państwa, i za chwilę zobaczymy, kto wygrał tą walkę. Widzimy, że Sebastian Kaczorowski, widać było później, już w dalszej fazie było widać, że ta walka im dalej w las, tym było gorzej. Chodzi mi tutaj może nie o umiejętności, ale o kondycję. I za chwilę werdykt tego pojedynku. Wydaje mi się, że to jest zasłużony werdykt tego pojedynku. Mówię. Przepraszam bardzo, oczywiście Kamil Szmel, a propos tego doświadczenia, mówił, co mówiłem Państwu, chodziło mi oczywiście o Kamila Szmela, przepraszam za tą pomyłkę.